Witam wszystkich, szczególnie nowych słuchaczy. Jak co piątek udajemy się w podróż do świata Ewangelii, poszukując światła. Tak, przede wszystkim światła. Oto nowy podcast, podcast 3. Trzeba się narodzić. Przez kilka ostatnich dni Kościół raczył nas opowiadaniem o pewnym nocnym spotkaniu z Nikodemem. Znajdziemy je na początku trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, rozdziale trzecim, wersety od 1 do 21. Spośród wielu faryzeuszy uczonych w piśmie, ten starszy i szanowany uczony świadczyć może ten fakt, iż zasiadał nawet w Najwyższej Radzie. Rzeczywiście poszukiwał prawdy. W odróżnieniu od swoich kolegów, biegłych w prawie i pismach, szczerze chciał poznać Chrystusa, nie mając na celu jedynie pochwycenia Go na kłamstwie czy bluźnierstwie. Mistrz daje mu odpowiedź bardzo zaskakującą i trudną do przyjęcia. Wnioski z niej można podzielić na trzy bardzo ważne dla nas kwestie. Należy bowiem narodzić się powtórnie, wywyższyć, a więc przyjąć i ukochać krzyż oraz zwrócić swoje serce ku prawdzie. Na pierwszy rzut oka te trzy kwestie wydają się być odległe i niezrozumiałe, ale to tylko złudzenie, bowiem należy je rozważyć w kontekście męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Święty Jan przytacza zapis tej rozmowy, aby ukazać nam konieczność i głęboki sens śmierci krzyżowej, która jest jakby nowym narodzeniem, obumarciem tego, co stare, nowym otwarciem, przejściem za zasłonę. Aby narodzić się powtórnie, musimy przejść chrzest krzyża, urodzić się na nowo dla Boga. Nie ma, kochani, innej drogi, jeżeli nasz Mistrz Chrystus, a przecież uważamy się za Jego uczniów, przeszedł ten chrzest, my też musimy go przejść. I oto właśnie w krzyżu Chrystusa, w cieniu tych dwóch skrzyżowanych belek krzyża, widzimy wyraźnie linię oddzielającą światło od ciemności, życie od śmierci, upadek od powstania. I właśnie w tym znaku, w blasku zwycięstwa nad śmiercią, widzimy wyraźnie samych siebie. Nasze słowa, nasze czyny, nasze motywacje, to kim właściwie jesteśmy. W świetle zmartwychwstałego możemy poznać też prawdę, często bolesną prawdę o nas, o świecie, w którym żyjemy. W blasku tej prawdy zaczynamy rozumieć, jak często zakłamani jesteśmy, jak wiele w nas nieprawości, nienawiści, zazdrości, nieczystości i niewierności Bogu. Zaczynamy rozumieć, jak ważne są nasze codzienne decyzje, wybory moralne, zarówno te małe, codzienne w obszarze osobistym czy rodzinnym, jak i szerszym w naszych wyborach kształtujących model życia też społecznego. Rozumiemy dopiero w kontekście krzyża Chrystusa to, o czym w wielu miejscach powtarzał święty Jan, że trzeba dokonać wyboru, opowiedzieć się albo za Bogiem, albo przeciw Niemu. A w Apokalipsie napisał bardzo konkretnie, obyś był zimny albo gorący, nie zaś letni. Ewangelista nie pozostawia żadnych złudzeń, poucza nas o ogromnej odpowiedzialności ucznia. Nie wolno mówić o sobie, że się jest uczniem Chrystusa, chrześcijaninem, i opowiadać się przeciw Bogu i prawu moralnemu. Nie wolno, uważając się za katolika, popierać działań i wyborów sprzecznych z Ewangelią. Najbardziej dobitnym jest ciągle funkcjonujący, na przykład w naszej ojczyźnie, kazus tzw. kompromisu aborcyjnego, funkcjonującego jak jakiś rodzaj duchowej schizofrenii Polaków i okrutny żart z powagi słów Chrystusa i Ewangelii. Zauważcie, kochani, jak bardzo przywykliśmy już do tego okrutnego prawa, także posuwamy się nawet do wyśmiewania, a nawet stygmatyzowania tych, którzy walczą o życie nienarodzonych. Tymczasem to pierwszy i najważniejszy nasz obowiązek – chronić życie, które jest darem Boga i o które tak sami często drżymy, kiedy mowa o naszym życiu. Trzeba wrócić do prawdy, do blasku zmartwychwstałego, który ukochał i objął krzyż dla nas. Trzeba nam powtórnie się narodzić i pomóc narodzić się innym, chociażby wspierając tych, którzy bronią życia. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pozdrawiam wszystkich. Ksiądz Piotr. Szczęść Boże.